Co do diabła będzie z Beką? Będzie musiała urodzić jakieś dziwadło ze stożkogłowiem i straciła właśnie swojego maksyla miłości! Ej, patrzcie, rura. To do Emmy. Nigdy ich nie dostaję. Okej, no to czytam. W związku z rychłym porodem Becky Lee, a także ze względu na znajomość sprawy Emmy Fairfax, zostaje bakcylem miłości Becky do czasu znalezienia zastępstwa?